Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry. Premiera Misery za nami. W związku z czym chcieliśmy porozmawiać o pracy nad tym spektaklem. King jest popularnym autorem. Czy lubię Pan czytać jego powieści i skąd pomysł na Misery? Dlaczego akurat ta sztuka, a nie inna? Ja bardzo Kinga lubię. Natomiast Misery to jest taki tytuł, który oczywiście łączy się i z powieścią, i ze słynnym filmem sprzed wielu lat, ale. Z... Goldman był scenarzystą tego filmu, widać sam, sam, sama opowieść, sama, sama powieść Mizery i cała historia tam opisana nie dawały mu spokoju, bo 20 lat po filmie scenarzysta filmu napisał sztukę, bo to jest sztuka napisana przez, przez Goldmana na bazie Mizery, no i myślę, że to też tłumaczy czemu myśmy sięgnęli, bo skoro jest sztuka bo według znakomitej powieści, w moim odczuciu bardzo, bardzo dobra, no to uznałem, że właściwie skoro mam aktorów do tego, żeby to zagrali, to bardzo dobrze będzie widzom zaproponować wersję teatralną, bo zakładam, że część widowni zna film, ktoś pewnie czytał powieść, ale to są widzowie, którzy w ogóle po raz pierwszy przychodzą na tytuł Mizery i mają prawo oczekiwać od teatru no, spektaklu teatralnego. I jak pan dyrektor sam powiedział, ma pan dyrektor obsadę do tego spektaklu. Chciałbym się zapytać. Czym pan się kierował przy wyborze tej obsady? Są sztuki, które przed wywieszeniem obsady trzeba bardzo długo samemu ze sobą rozmawiać, czy ta osoba, czy nie, no bo obsada to jest część reżyserii, jak mówił Zygmunt Hitler. Natomiast w przypadku sztuki dwu-, trzyosobowej, to taka decyzja o obsadzie powinna się pojawiać już w trakcie lektury. Ja miałem, miałem dokładnie to podczas lektury sztuki, że gdyby to robić w teatrze miejskim, to sobie nie wyobrażałem nikogo innego niż. Dorota Lulka i Szymon Sendrowski. Nie wiem, to jest pewnie irracjonalne, ale reżyser zawsze myśli, myśli obsadą i są momenty, kiedy się waha, a w tym przypadku ja byłem przekonany, że gdy rzeczywiście dojdziemy do rozpoczęcia prób, to na tablicy ogłoszeń będą właśnie tacy aktorzy, a nie inni. Jeszcze, jeszcze Mariusz Jardejski, który gra szeryfa, bo w przypadku kameralnej sztuki kilkuosobowej nie wolno się pomylić, bo wtedy no. Pomyłką jest spektakl. Rozumiem. A co do tej, tej kameralnej atmosfery, tego kameralnego grona, taka praca ma w mnie swoje plusy i minusy. Co okazało się dla Pana największym wyzwaniem? Bo największym wyzwaniem to było to, że żeby tak poprowadzić aktorów, tak zbudować sytuację wokół mebli, rekwizytów, żeby to w tej bliskim kontakcie z widzami, miało swoją wiarygodność, bo to jednak jest spektakl, gdzie mamy kilka scen bardzo mocno realistycznych, które trzeba jednak teatralnie pokazać, bo to przecież nie mamy możliwości filmowych, nie ma takiej potrzeby. To było wyzwanie, że te wszystkie sceny, które się łączą z, no, z brutalnym traktowaniem przez pielęgniarkę, no w cudzysłowie pielęgniarkę autora, no, żeby to było wiarygodne. Poza tym w przypadku tekstu sztuki też trzeba było wybrać to, co najważniejsze, no, o czym chcemy robić spektakl, żeby no, nie było tak, że wszystko jest ważne, bo to wtedy często jest problem, co naprawdę jest ważne i o czym przede wszystkim spektakl ma mówić. Ale myślę, że udało nam się to, to podczas tych wielu tygodni pracy z aktorami wypracować. Wydaje mi się, że tak, bo świadczyło o tym chociażby reakcji widowni. A co do tych reakcji, właśnie, czy one są tak, jakich pan się spodziewał? Czy może coś pana zaskoczyło? Absolutnie zaskoczyło, bo to momentami mamy do czynienia też z tragikomedią, bo to przecież jest czasami yy, dużo czarnego humoru, który tam wpisał, yy, wpisał autor. I czasami nie wiadomo, czy mamy płakać, czy, czy się po prostu no, współczuć bohaterom, czy. Czy możemy sobie pozwolić na śmiech? I tak widownia reaguje. W pewnych miejscach śmiech może być niestosowny, ale dlaczego nie? Skoro jest to tekst, który ten śmiech prowokuje. Więc bardzo różnie widownia reaguje. Bardzo różnie. Od prób generalnych z widownią, premierę, potem premierę studencką, kiedy młodzi ludzie reagowali w innych miejscach zupełnie. Ja myślę, że to jest siła teatru, że i też siła i atrakcyjność dla aktorów. Bo proszę sobie wyobrazić granie kilkadziesiąt razy tej samej sztuki, gdyby widownia reagowała dokładnie w tym samym miejscu. A tak, aktorzy mają spotkanie zawsze z inną widownią i zawsze ten wieczór jest wieczorem niespodzianek, bo nigdy nie ma takich samych reakcji dzień po dniu. Bardzo dziękuję za ten wywiad, za tę rozmowę. I Dobrze, nie dziękuję. pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Państwa na spektakl Mizerii w styczniu i lutym. Dziękuję. Dziękuję.